walka o ilość była pierwszym hasłem, jakie rzucono w przemyśle bawełnianym. Trzeba było rzucić na rynek możliwie najwięcej tkanin, aby jak najprędzej zaspokoić potrzeby ludzi, których dobytek zniszczyła wojna. W tym wyścigu zapomniano o drugim haśle, o tym, że ilość w zdrowej gospodarce winna iść w parze z jakością. Rok 1949. W magazynach fabrycznych piętrzą się olbrzymie stosy tkanin. Jesteśmy w sortowni jednego z zakładów przemysłu bawełnianego. Tutaj, stosownie do wykazów załączonych do poszczególnych sztuk tkanin, segreguje się je na gatunki. Sekunda, sekunda, brak. To najpośredniejsze gatunki tkaniny. Czasem trafia się prima, ekstra prawie nigdy. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Zajrzyjmy z kolei na halę fabryczną. Praca pierwszej zmiany zaczyna się tutaj o godzinie 5.30. Niestety, nie wszyscy są punktualni. Ta młoda tkaczka na przykład spóźniła się. Nie sprawdzając stanu prosien, szybko puszcza je w ruch. Prędzej, prędzej, byle nadrobić stracony czas. Aby więcej. Oto źle zrozumiana walka o ilość. Inna przyczyna wielkiej ilości braków i sekund to zwykłe niedbalstwo. Gdy inni pilnują krosien, ci, zajęci prywatnymi sprawami, zostawiają krosna bez nadzoru. Rezultat? Rwą się nitki, tworzą się tak zwane gniazda. Zdarzają się i inne wypadki. Błąd, który tu powstaje, jest błędem maszynkowym. Usunąć go może jedynie majster. Ale majstra nie ma w pobliżu. Szukać go, czekać. Szkoda czasu i krosno rusza dalej. A błąd się powtarza. Albo czytanie gazety. Rzecz sama w sobie pożyteczna, jednakże nie przy pracy. Przy warsztacie to karygodne niedbalstwo. A oto skutki. Gniazda wszelkich rozmiarów. Dziury. Niedobicia wątku. Zbicia wątku. Zrywy wielonitkowe, naderwane tkaniny, przerwana krajka, wszelkie plamy, brudy wetkane. Są to błędy, za które bezpośrednią odpowiedzialność ponosi tkacz. Powodują one obniżenie gatunku tkaniny i narażają gospodarkę narodową na poważne straty. Tak było, ale tak już nie jest. Przypomnijmy sobie, w jaki to sposób rozpoczęła się obok walki o ilość, walka o jakość. Cofnijmy się do września 1949 roku. Oto wykres, dokładnie obrazujący silny spadek najlepszego gatunku tkaniny, ekstry i prymy, a zwyżkę sekundy i braku. Partia, Związki Zawodowe i Centralny Zarząd Przemysłu Bawełnianego postanowiły położyć temu stanowi rzeczy kres. Opracowano nową siatkę płac dla tkaczy produkujących tkaniny najwyższej jakości. Postanowiono ogłosić konkurs dla zespołu. W zakładach pracy odbyły się narady wytwórcze. Oto końcowy fragment jednej z nich. Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Włókniarzy, towarzysz Kubiak, omówił sytuację w przemyśle bawełnianym i ogłosił konkurs.
Towarzysz Balcerzak, stary, doświadczony tkacz, był jednym z pierwszych, który zrozumiał sens i znaczenie walki o jakość. Postanowił on stworzyć zespół najwyższej jakości i przystąpić do konkursu. Jednak zorganizowanie zespołu to nie taka prosta sprawa. Upatrzony na partnera tkacz Skaliński nie chce się od razu zdecydować. Drugi kandydat też nie zgadza się na rozpoczęcie pracy w zespole. Jedynie młoda zetępówka, Ciżycka, z miejsca przyjmuje propozycję Balcerzaka. Jednak propozycja Balcerzaka nie przeszła bez echa. Skaliński długo zastanawiał się nad sprawą przystąpienia do zespołu. To nie moja rzecz. Oni są partyjni, to niech walczą o tę jakość. Mnie nic do tego. Ale materiały są złe. Bardzo złe. I to są nasze materiały, z naszej fabryki. Potem kupują je inni, mówią tandetne, mówią złe, a potem robią z tego ubrania. W tych ubraniach chodzą tacy jak my, robotnicy z całej Polski, górnicy, murarze. To nie moja sprawa. Balcerzak jest w partii, niech się o to troszczy. Ale ubrania robimy my wszyscy. Może to nie tylko sprawa partii. Może Balcerzak ma rację? Może to sprawa nas wszystkich? Zresztą niech tam inni łeb łamią. A może... A Szulcowa? Po co mam się męczyć? Co mi z tego przyjdzie? Zmęczy się człowiek i tyle. Jak kto chce, niech tę jakość robi. Ja nie będę. Też mi nowość. Jakość. Walka o jakość. Wyrobiła. Patrzcie, wyrobiła. No i proszę. Nie młodsza ode mnie i w gazetach o niej piszą, nawet u nas w Polsce, i tylu czyta. A czy ja gorsza? A ja nie wyrobiłabym? Pewno, że tak. Tyle lat pracuję, to może nie fachowa tkaczka jestem, co? Może nie potrafię. Słuszna myśl, rzucona przez towarzysza Balcerzaka, musiała jednak w końcu zwyciężyć. Zarówno Szulcowa, jak i Skaliński postanowili przystąpić do zespołu. Zaczyna się dopiero za 15 minut. Ale Balcerzak już jest. Jest i Szulcowa. Razem tworzą pierwszą zmianę. Zanim przystąpią do pracy, przejrzą i sprawdzą skrupulatnie swoje krosno. Jest to niezbędny warunek uniknięcia wielu błędów.
5:30. Zaczęła się codzienna, wytężona praca. A na 8 krosnach dwoje tkaczy rozpoczęło walkę o tkaninę najwyższej jakości. Walcerzak bacznie śledzi swoje krosny. Podal z równą uwagą pracuje Szulcowa. Dyrektor techniczny i przewodnicząca Rady Zakładowej odwiedzają tkalnię, szczególnie interesując się pracą zespołów najwyższej jakości. Moment nieuwagi i już jest zerwana nitka. Szulcowa jednak nie może dopuścić do tego, aby z jej krosien schodziła tkanina z błędami. Wprawne ręce tkaczki szybko likwidują błąd. Ostatnie pociągnięcie grzebieniem i krosno rusza dalej. Jest błąd. Ale tym razem to wina krosny. Jest to błąd maszynkowy, który usunąć może jedynie majster. O godzinie 1:30 przychodzi druga zmiana.
stemplarz odbiera gotowe tkaniny. Powędrują one teraz do brakarni. Tu sprawdza się dokładnie jakość tkaniny. Praca brakarza jest niezwykle odpowiedzialna. Od jego czujności i sumienności zależy wykrycie wszystkich błędów i właściwe zakwalifikowanie gatunku tkaniny. Tym razem tkanina przesuwa się nie zatrzymując. Błędów nie ma. Jest to materiał wyprodukowany przez balcerzaka. Dextra i prima u balcerzaka wynosi 100%, przy bazie akordowej 103,9%. Sekundy i braków nie ma. Po pracy robotnicy spotykają się we własnej świetlicy. Jest to miejsce nauki, odpoczynku i rozrywki. Któregoś dnia naszych przyjaciół spotkała tu bardzo miła niespodzianka. Zespół wygrał bitwę o jakość, wskazując innym tkaczom słuszną drogę kolektywnego, socjalistycznego podejścia do pracy. Towarzysz balcerzak został zaproszony do technikum włókienniczego, gdzie ma podzielić się swoimi doświadczeniami z młodzieżą robotniczą, która tu uzupełnia swoje wiadomości zawodowe. Młodzi tkacze z uwagą słuchają słów starego, doświadczonego robociarza, towarzysza balcerzaka. Musicie robić tylko primy i ekstry. Tylko primy i ekstry. Mamy plan 6-letni. W planie 6-letnim nie może być sekundy i braku. Pamiętajcie, jesteście młodzi, macie wiele lat przed sobą. Musicie dokończyć to, co myśmy zaczęli. Walka o jakość to nie cud, to praca dla narodu, dla całego narodu. Partia i związki zawodowe uświadomiły nam nasze zadanie. Rozumiemy je, rozumiemy i będziemy wypełniać.